Rozpoczął się okres rekrutacji do szkół podstawowych oraz oddziałów zerowych w placówkach prowadzonych przez gminę. W tym roku z powodu pandemii niestety na dni otwarte, a więc możliwość odwiedzenia i przekonania się, jak w realu może wyglądać nauka, liczyć nie można. Zwykle zapraszaliśmy rodziców wraz z pociechami, żeby mogli przyjść, obejrzeć szkołę, zobaczyć wnętrza, w których dzieciaki spędzają przez 5 dni po kilka godzin dziennie, żeby mogli poznać nas. No, ze względów oczywistych, ze względu na pandemię, nie zapraszamy w tej chwili tak chętnie do środka. Być może będzie jeszcze czas na wiosnę. Natomiast chcieliśmy Państwa zapewnić, że przygotowujemy jak najlepsze warunki dla pobytu i bezpieczeństwa dzieci. Choć oficjalnie nadal obowiązuje rejonizacja, a więc konieczność zapisania do szkoły najbliższej miejscu zamieszkania, to w praktyce decyzję o wyborze szkoły podejmują rodzice. Te dzieci, które są zameldowane w danym rejonie, muszą być przyjęte do szkoły. Natomiast to rodzic decyduje. Jeżeli rodzic ma zaufanie, jeżeli zależy mu na tym, żeby to dziecko zapisać do tej szkoły, a nie innej, to najczęściej tak jest. Także rodzic ma naprawdę jakby duże pole do wyboru tutaj. By zachęcić rodziców do wyboru 14 jako szkoły, która rozpocznie wieloletnią wyprawę w świat nauki, placówka wykorzystała czas zdalnego nauczania do podniesienia standardu budynku. Okres nauczania zdalnego wykorzystujemy również na to, żeby doposażyć placówkę, żeby ją upiększyć, żeby stworzyć choćby takie, jak Państwo widzicie za mną, strefy relaksu, bo szkoła oprócz tego, że uczy, to również wychowuje, a wychowuje, to znaczy dzieciaki między sobą nawiązują relacje, nawiązują więzi i temu mają służyć te kąciki takiego relaksu, żeby mogły ze sobą porozmawiać i odpocząć po zajęciach. Szkoła zwraca szczególną uwagę na warunki sanitarne, w jakich mają przebywać uczniowie. Przestrzegamy reżimu sanitarnego, natomiast staramy się przygotować placówkę w taki sposób, żeby dzieci, które przyjdą tutaj we wrześniu, żeby były szczęśliwe i w czasie zajęć, i w czasie przerwy. Tym, co może zachęcić do wyboru właśnie 14, jest na pewno wyposażenie pracowni klasowych czy zaplecza sportowego. Internet w każdej klasie to jest już standard. Tablice interaktywne to jest już standard po to, żeby te tradycyjne metody móc połączyć z nowoczesnymi, po to, żeby była to szkoła rzeczywiście na miarę XXI wieku. Natomiast oprócz tego zaplecza technicznego musi być również musi być miejsce na wypoczynek, na uprawianie sportu, stąd też bieżnia, stąd boisko, stąd hala sportowa, sala lustrzana do zajęć takich rekreacyjno-tanecznych, mała sala gimnastyczna. No, o wszystko to trzeba zadbać, żeby dziecko rozwijało się harmonijnie i żeby oprócz nauki, żeby również mogło rozwijać swoje artystyczne zacięcia i uzdolnienia. Na pewno ta największa w Ostrowcu podstawówka może zaimponować przestrzeniami nie tylko wewnątrz gmachu, ale i dookoła niego. A te oczywiście mogą być doskonale wykorzystywane do zajęć pozalekcyjnych. Co nas wyróżnia? Mamy, za chwileczkę Państwo zobaczycie, przepiękne, długie, przestronne hole. Co jest bardzo ważne dla tych dzieciaków, które potrzebują ogromnie dużo ruchu. Także jak wychodzą na przerwy, to rzeczywiście mają się gdzie wybiegać. Mamy świetnie wyposażone klasopracownie. Mamy w tej chwili 3 sale świetlicy, co jest dla rodziców maluchów szczególnie ważne. Czyli jedna sala, w której przebywają te dzieci najmłodsze, druga dla nieco starszych i tak zwana bawialnia, gdzie dzieci mogą spędzać czas, jakby zaangażując się tak ruchowo. W tych klasach młodszych zaproponujemy uczniom koła językowe z języka niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego od najmłodszych, bo największe efekty przynosi nauka w taki naturalny sposób, w czasie zabawy
i od rozpoczęta w jak najmłodszym okresie. Także zaproponujemy koła językowe, ale również zaproponujemy rodzicom chętnym, jeżeli będzie taka ich wola i taka potrzeba, klasę o wydłużonym czasie, tak żeby dziecko, które wraca ze szkoły po południu do domu, żeby już było po zajęciach językowych, tanecznych, sportowych, żeby miało odrobione lekcje, także taką klasę z wydłużonym okresem pobytu w tym roku po raz pierwszy zaproponujemy naszym rodzicom. Jeżeli będzie zainteresowanie, to taką klasę stworzymy. Dyrekcja i grono pedagogiczne czternastki jest przekonane, że posłanie dziecka właśnie do tej szkoły będzie decyzją, która w przyszłości dobrze zaprezentuje. Każda szkoła jest inna, w każdej panuje nieco inna atmosfera i tę atmosferę pewnie tworzymy my wszyscy. No mam nadzieję, że tak, dla mnie jest to najlepsza szkoła w mieście, choć ja oczywiście nie jestem obiektywna, natomiast no i moje dzieci tu chodziły i ja tu pracuję i jakby czuję, że to jest nasze, więc bardzo się staramy o to, żeby była coraz nowocześniejsza i coraz piękniejsza. Więcej informacji na temat zapisów można znaleźć na stronie internetowej szkoły lub portalu społecznościowym placówki. W Ministerstwie Zdrowia pojawił się pomysł kolejnej reformy organizacji polskich szpitali. Najważniejsza zmiana polegałaby na odebraniu samorządom powiatowym czy gminnym prawa do prowadzenia takich placówek medycznych. Szpitale prowadzone przez samorządy tego szczebla zostałyby w swoisty sposób znacjonalizowane, czyli mogłyby przejść pod zarząd ministerstwa. Dyrektor do spraw lecznictwa Ostrzowieckiego Szpitala, który ma status powiatowy, uważa, że nie można jednoznacznie ocenić tego pomysłu. Są tego dobre i złe strony. Dobre strony tego widzę w tym, że można by spróbować zagospodarować oddziałami szpitalnymi i miejscami szpitalnymi w ten sposób, żeby oddziały się nie dublowały, żeby w sąsiednich miastach, czasami małych powiatach na siłę nie tworzyć oddziałów, nie utrzymywać ich na siłę, tylko zrobić mapę potrzeb pacjentów województwa świętokrzyskiego i do nich dostosować, bo być może nie w każdym szpitalu odległym od siebie o 20 km musi być oddział położniczy, czy dziecięcy, czy oddział chirurgii ogólnej. A może w którymś z tych szpitali trzeba stworzyć super centrum rehabilitacji, czy leczenia reumatologicznego, czy innego dla potrzeb społeczeństwa. Zamiary naprawienia niedoskonałego, co ewidentnie pokazał czas pandemii obecnego systemu, można uznać za krok w dobrą stronę. Jednak wprowadzona kilka lat temu tak zwana sieć szpitali w praktyce okazała się niewypałem. Ja bym tu upatrywał tutaj szansę, ale czy to się spełni? Wątpię, bo już taka szansa była. Ten rząd, który obecnie jest przy władzy, stworzył tak zwaną sieć szpitali. I nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale kiedyś była głośna sprawa tak zwanej sieci szpitali, gdzie wiele szpitali, tych małych, takich obawiało się, że nie przetrwa, że będą wyłączone z sieci szpitali i tak dalej. Oczywiście to było jedno wielkie hasło, wielkie zamieszanie. W całej Polsce zlikwidowano, nie włączono do sieci 2 czy 3 maleńkie jakieś prywatne szpitale w Warszawie, w województwie świętokrzyskim. Wszystkie podmioty weszły do sieci szpitali. Nikt nie został wyłączony. I cała ta tak zwana reforma spełzła tylko na wielkim krzyku i na wielkich hasłach propagandowych. Nie dała nic. Obawiam się, że może być i tutaj. Ale oczywiście liczę na to, że jakiś zespół ekspertów się zbierze na tym i taką zmianę wykorzysta dla dobra społeczeństwa i dla dobra szpitali. W tym kontekście obawy, że kolejne zmiany niczego nie zmienią, są więc całkiem zasadne. Ale widzę też i zagrożenie z tego tytułu. Jeżeli będzie to rozdzielanie centralne funduszy, rozdzielanie centralne finansów, mogą zaważyć tutaj również i niestety sympatie i antypatie, jak również wpływy polityczne. Według oficjalnych zapowiedzi ustawa restrukturyzacyjna powinna ujrzeć światło dzienne jeszcze w tym kwartale. Głównym atutem wprowadzenia kolejnych zmian w systemie polskiego szpitalnictwa ma być mniejsza biurokracja oraz zwiększenie konkurencyjności między lecznicami.
W sobotę 13 lutego w województwie świętokrzyskim zmarły 4 osoby zakażone koronawirusem, a w niedzielę jedna pochodząca z powiatu ostrowieckiego. W niedzielę wykryto 228 nowych zachorowań. Przez 2 dni w sumie wykonano 909 testów. Dzień wcześniej w świętokrzyskim poinformowano o 129 zakażeniach. Do tej pory w naszym województwie od początku pandemii wykryto ponad 40 tysięcy potwierdzonych przypadków koronawirusa. W tym naszym powiecie 3275. W sobotę w hali przy ulicy Świętokrzyskiej odbył się turniej piłki ręcznej w 2 kategoriach wiekowych. Na parkiet wybiegli młodzi adepci Szczypiorniaka. Na zaproszenie KSZO przyjechały zespoły z Mielca, Piotrkowa Trybunalskiego i z Puław. Turniej rozgrywano systemem pucharowym. To jest pierwsza edycja KSZO Handball Winter Cup 2021. W przyszłości na pewno będziemy chcieli kontynuować tego typu zmagania, żeby to stało się turniejem cyklicznym. Skąd nabór zawodników do naszej drużyny? Z naszego kochanego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Opieramy drużynę na chłopaczkach stąd, no bo ciężko, żeby skądś z daleka dojeżdżał taki młody adept piłki ręcznej. Także cieszymy się, że tak liczną mamy grupę w roczniku 2008-2009. Cały czas prowadzimy nabór do najmłodszej kategorii wiekowej, którą mamy w klubie, czyli 2010 i młodszych. Także z tego miejsca bardzo serdecznie zapraszam wszystkich chętnych do spróbowania swoich sił w piłce ręcznej. Ostrowiecki turniej pokazał, że w naszym mieście jest nie tylko pierwsza seniorska drużyna piłki ręcznej, ale powoli jest budowana podstawa prawidłowego funkcjonowania tego sportu poprzez szkolenie od najmłodszych roczników. Podjęliśmy się tego, samo się nic nie robi, dużo chodzenia. Jeszcze przed pandemią zaczęliśmy ten rocznik, że tak powiem, tworzyć tą grupę. Było możliwe wejście do szkół, do klas, bezpośrednio dotrzeć do tych młodych dzieci, młodych ludzi. No i pomalutku, małymi kroczkami do przodu i tak z 8-7-osobowej grupy mamy chłopaków 20. Także tylko przyklasnąć, cieszyć się i mówię, fajnie pracują, super są zaangażowani, fajna atmosfera, oby tak dalej. Już teraz w pierwszej drużynie występują wychowankowie ostrowieckich trenerów. Do tego dążymy, dlatego bardzo ważna jest praca na dole z młodzieżą, żeby stopniowo ci chłopcy robili progres, szli do przodu i w niedalekiej przyszłości mam nadzieję, że będą grać w naszej seniorskiej drużynie, aczkolwiek daleka droga przed nimi, ale trzymam za nich mocno kciuki. Trener Tomasz Radowiecki ma nadzieję, że ostatnie sukcesy reprezentacji Polski przyczynią się do popularyzacji tej dyscypliny sportu wśród młodzieży. Teraz fajnie kadra zagrała na Mistrzostwach Świata, chłopaki oglądali mecze, zresztą całe rodziny pewnie siedziały odkąd mecze przed telewizorami, odkąd mecze były w TVP. Także wiadomo, piłka nożna piłką nożną, ale urok piłki ręcznej jest specyficzny, to jest gra bardzo dynamiczna, bardzo kontaktowa, bardzo fajna i taka ogólnorozwojowa dla takiego młodego człowieka, ponieważ musi umieć się przewrócić, umieć rzucić spadem, chwycić, podać piłkę i połączyć to z bieganiem, z poruszaniem się po boisku. Czyli to jest rozwojowa, dla tego człowieka jest bardzo rozwojowa dyscyplina sportu? Bardzo rozwojowa dyscyplina sportu, bardzo fajnie kształtuje takiego młodego człowieka motorycznie, koordynacyjnie, także same plusy. W pierwszym turnieju Winter Cup w kategorii wiekowej rocznika 2008-2009 młodzi szczypiorniści KSZOP okazali się najlepsi, wygrywając wszystkie mecze. To duży sukces ostrowieckich młodych adeptów piłki ręcznej.